Siema, ja jestem Trzeci, a w dzisiejszym odcinku przetestuję sobie Star Power do Bee, który jest naprawdę przekozacki o nazwie Miodowy Płaszcz. Działa on tak, że Bee potrafi uniknąć pewnej porażki z jednym punktem życia i otrzymuje chwilową osłonę jeden raz w ciągu meczu. Oprócz tego mamy również gadżet, wiecie chyba jak on działa, no ale jeśli ktoś nie wie, no to działa on tak, że Bee upuszcza pszczeli plaster z lepkim miodem spowalniający nieprzyjaciół po nadepnięciu. Także no dzisiaj będzie się grał naprawdę przekozacko, ale w sumie zapomniałem fajnej rzeczy, jednak nie będzie się grał aż tak kozacko. A mianowicie dlatego, że dzisiaj korzystam z innego internetu niż zawsze i ten internet jest, że jest bardzo zły, no to powiem, że jest, muszę to powiedzieć, jest on bardzo zły i tragiczny. Także no mam nadzieję, że nie będzie lagów, a więc no jeszcze zanim zacznę grać, to zostawcie oczywiście subskrypcję, najlepiej wraz z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach oraz zostawcie taką łapkę w górę tam na dole, będzie mi bardzo, bardzo miło, także dziękuję, jeśli zostawiliście łapkę w górę oraz zapraszam was do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media oraz mój klub w Brawl Stars, który jest top 100 Polska, więc serio warto wbijać do opisu, warto zaglądać do opisu i warto wbijać do mojego klubu. Także no co, mamy mapę Wola Ognika, starcie solo i lecimy z testowaniem. Okej, gierka odpalana, no i jak już mówiłem wcześniej, mamy słaby internet, także mam nadzieję, że nie będzie lagów. No ale z innego internetu teraz nie mogę korzystać, także no niestety, ale myślę, że nie powinno być jakichś lagów. No zobaczymy, na razie lagów nie ma, także mam nadzieję, że tak zostanie. Dobra, jednak są, jednak za szybko mówiłem, że nie ma lagów, także... No jednak te lagi są, ale dobra, mam nadzieję, że wytrzymamy tutaj, także dobra, ciśniemy sobie z tą skrzyneczką. Dobra, tam mamy tego bota, dobra, już nie ma dwóch osób na mapie, tam mamy Daryla. Dobra, może ten Daryl, w sumie nie wiem, chyba on nie jest jakiś taki, chociaż czy on ma gadżet z tego, co tam widziałem wcześniej. Dobra, wiecie co, ja teraz do niego będę strzelał i, dobra, kurczę, uniknął. Dobra, wiecie co, on mi chyba oddaje tego Power Cubesa, także bardzo fajnie. Dobra, tam mamy Daryla, on uciekł ode mnie, czyli ewidentnie on się mnie boi. Dobra, zostało 7 osób. Także dobra, zobaczymy. Generalnie ten Star Power aktywuje się po prostu jak już będę, wiecie, ginął. Jak już będę miał mało HP, no to zostanie mi po prostu 1 HP i będę miał szansę na przeżycie. Także dobra, ja sobie teraz nie będę marnował super strzału. Tam mamy Leona, przy którym się raczej zrespi bot. Znaczy tam się respi, pewnie do niego będzie szedł, chyba że użyje niewidzialności. Tam jest jeszcze Max i mamy oprócz nich i mnie jeszcze 3 osoby, czyli razem 6 osób jeszcze. Dobra, tutaj się przeteleportował ten Leon. Widzimy również Max, a reszta zadymiarzy, no nie wiadomo gdzie się chowa. O, tam mamy pana P. Ja cały czas mam ten super strzał. Do dyspozycji. Już go nie mam, bo pokonałem pana P, także mega fajnie. Dobra, 4 osoby, także tutaj no ścisła czołówka. Tu już jest taka naprawdę ścisła czołówka. Dobra, tam mamy Rose. Czyli tak, została chyba Max, Leon i Rosa. O nie. No, został mi ten HP, ale zginąłem. Kurczę. Gdyby ta Rosa do mnie nie przeskoczyła, no to miałbym jakieś szanse na wygraną, a tak to no niestety zginąłem, ale no przynajmniej przetestowałem sobie Star Power, ale ja nie jestem z tego jakoś zadowolony, także lecimy do kolejnej gry. Okej, więc witam was już w kolejnej grze, no i cieszę się, że do tej pory nie było jakichś większych lagów, z tym to można powiedzieć, że w ogóle nie było, także ja na razie się naprawdę cieszę, bo to jest wyczyn na tym internecie, także mam nadzieję, że tak pozostanie po prostu do końca. Dobra, tam mamy tą Jessie, w sumie nie wiem czemu, ale ja się rzuciłem na nią zamiast zbierać Power Cubesy. Wiem, to był błąd, ale wiecie co? W sumie mam też gadżet, ja go zbytnio nie używam do tej pory, bo w sumie ten gadżet jakoś nie jest jakiś dobry, nie ma co go używać. O kurczę, teraz się chyba wpakowałem w tarapaty. O nie, no bez jaj. Nie. Dobra, o nie, chciałem sobie ją spowolnić. Dobra, nieważne. Wiecie co? Może tak, kurczę. Ja bym sobie tutaj podszedł i on spowolnił. O, patrzcie na to. I patrzcie teraz na to. O nie, dobra. O nie, no chciałem znowu Star Power ulta. Ojejku, co tu? Nie. Dobra, widzicie to? Ej, ten Star Power mi pomógł. Miałem jeden HP i co się stało? Dobra. Nie, to już było akurat mocne. To by było akurat... Nie. Za to łapka w górę. Nie no, oczywiście żartuję, ale możecie zostawić, nie? Dobra, tam mamy... W sumie nie wiem co ona robi. Zostało jej 104 HP. Troszeczkę dziwne to było. Ale wtedy z tamtą Jessie to było dziwne. Zmarnowałem na nią 2 gadżety. O kurczę, Daryl się tutaj do mnie przeskoczył. Zmarnowałem na nią...
ulta, zmarnowałem jeszcze no, star power, ale przynajmniej było warto, bo ją pokonałem, przetestowałem sobie właśnie ten star power, także jestem zadowolony. Już z tego testowania jestem naprawdę mega zadowolony, bo ta akcja była przekoza. No wiedziałem, żeby do niego nie podchodzić, Co? Nie! Co tu się... Nie, nie gadajcie, że aż tak dobrze mi... Nie wierzę, nie spodziewałem się, że aż tak dobrze będzie mi szło, nie? Dobra, dawajcie tego Daryla. No nie, dawaj go, dawaj, dam... Jest, co się dzieje dzisiaj? Nie, za tą gierkę sub, łapka w górę i wszystko naraz, co możliwe. Dobra, wiecie co? Może bym go... O, dobra, on poleci tam, ale kurczę, ten bot idzie do mnie, więc no, troszeczkę nie jest fajnie. Dobra, wiecie co? Może... Ja teraz przeskoczę, słuchajcie, ja teraz skaczę tam, uwaga, cyk. Dobra, fajnie, super. I teraz ją spowalniam i pięknie... No nie! Przecież akurat strzał do niej leciał. No dobra, było bardzo blisko, ale tak jestem z tej gry naprawdę mega zadowolony, także no bardzo fajnie, także wiecie co? Lecimy już teraz do ostatecznej gry w dzisiejszym odcinku. Także okej, zobaczymy. Na razie dwie mega kozackie gierki. Zobaczymy jak pójdzie teraz ostatnia gra, także uwaga. Na razie nie... Dobra, wiecie co? Ja tutaj mówiłem na wstępie, że jest słaby internet, ale jednak nie było żadnych lagów, więc jest dobrze i... Ej... Teraz meteoryty, a nie, bo to po prostu był, dobra, już czaj, po prostu to był gadżet El Primo. Pierwszy raz zauważyłem, że po prostu ktoś ma ten gadżet, nie? Bo nie wiedziałem jak ten gadżet działa, ale po prostu działa on tak, że po prostu, wiecie, no zsyła El Primo falę meteorytów. Ale no pierwszy raz właśnie widzę jak ten gadżet działa i się zdziwiłem, że może jakąś aktualizację dali, że wiecie, meteoryty, ale no zapomniałem, że no to jest po prostu gadżet El Primo, a nie te meteoryty, także ale przynajmniej macie na odcinku moją reakcję na ten gadżet El Primo. Była ona dosyć śmieszna, bo nie wiedziałem co się dzieje. Dajcie znać w komentarzu, czy wy już widzieliście ten gadżet, jak ktoś go używa, bo ja pierwszy raz. Dobra, i tutaj mamy Pam, która ma star power też. Dobra, trzeba pamiętać oczywiście, że mi zostanie później 1 HP, jak będę po prostu ginął, także trzeba tutaj walczyć do ostatniej chwili. Zawsze nadzieja umiera ostatnia, a dopiero później umiera B. Dobra, także tutaj mamy kruczka i wiedziałem. Patrzcie, kurczę, bo on sobie odpalił tarczę, no nie było z nim szans, no ale i tak zająłem bardzo dobre miejsce. Okej, a więc w dzisiejszym odcinku to było na tyle, więc dziękuję każdemu za obejrzenie do końca. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu miodowy płaszcz, bo tak nazywa się ten star power, którego dzisiaj przetestowałem, a ja przypnę wam serduszko. Także to było na tyle w dzisiejszym odcinku, już się z wami żegnam, to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!